Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Enotria The Last Song. I nie ukrywam, że jestem szalenie ciekaw tego, czy w tym momencie, przechodząc przez tę kurtynę, wejdę do nowej lokacji, w której czeka nas jeszcze sporo eksploracji, ale będzie to już ostatnia lokacja w grze, czy być może będzie tak, że wejdę i okaże się, że jest to już koniec gry. Szczerze, byłbym trochę zaskoczony, bo to byłoby trochę krótkie. Strale Velata. Moi drodzy, rozpocznijmy. Oczywiście akceptujemy komunikat, no bo czemu by nie? Jeżeli w ogóle... Nie wiem, to wygląda jak koniec gry. Ale dobra, może to jest wielki budynek. Chociaż nie wygląda. Słuchajcie, to naprawdę wygląda jak lokacja, która no, już jest końcem czasu. W ogóle... Wow, dobra, okej. Okay. Trafiliśmy do Farum Azulim. 19 wzmacniacz Armonii. Okej, okay, po prostu, no, zamek tam jest płaski, to nie jest tak, że on jest postrzępiony, porozwalany w jakiś sensie, nie, on po prostu jest płaski, nie ma żadnego tutaj wykończenia. Okej, okay, taka wizja artystyczna, tam jest jakaś góra randomowa, tam coś jest, to wygląda jakby zapomnieli usunąć coś, bo tam widać, że są nawet takie filtry i jakby, no widzicie, te sfery takie, gdzie no są jakieś filtry świetlne po prostu nałożone, tam są jakieś góry, no to wygląda na coś zamierzonego, ale to co tam widać, to definitywnie nie wygląda jak coś zamierzonego. Moim zdaniem to wygląda jak jakaś pozostałość, która no... której raczej nie powinno tutaj być. No nic, zobaczmy, jak to, słuchajcie, będzie wyglądało. Oczywiście zachęcam raz jeszcze do tego, żeby oczywiście zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zachęcam do subskrypcji kanału. Chyba jako jedyny kanał na polskim YouTubie pokazuje wam Enotrię w całości z kanałów Souls-like'owych. Nie wiem, czy na 100%, ale staram się, żeby ta gra była pokazana u mnie w jak największym stopniu. Jeśli macie też jakieś gry do polecenia, piszcie proszę śmiało w komentarzach poniżej. Strale Velata, czy też Strale Velata. Nie jestem pewien, czy to powinniśmy w ten sposób tutaj wymówić. Ale wiem jedno, to będzie straszna lokacja na 100%, bo mówiliście, że finał będzie wesoły w tej produkcji. A myślałem, że on zniknął, a on się pojawił? Strale Velata. Ti ringrazio. La tua forza e la tua volontà sono cresciute oltre ogni dire. Mi sono adirato per la tua disobbedienza, eppure ora è il maestro a imparare dall'allievo. Se ti ho maltrattato non è stato per crudeltà. Questo piano, questo sogno, questa redenzione di un mondo stagnante. Da un'eternità questa tragedia infesta e tortura la mia mente. Mio fratello, i miei mentori, i miei amici, la mia amata, tutti si rivoltarono contro di me. Fu un dolore straziante. Il tempo divenne il mio unico alleato. Il tempo per pensare, tramare, covare rancore. Era tutto ciò che avevo. Mi permise di concentrarmi, di purificarmi. Strappai via ogni parte di me, finché non rimase altro che forza. Mi liberai della debolezza, come fosse un mantello. Ma la risposta mi spaventa più di ogni nemico. La follia ha danzato nell'oscurità della mia mente, finché tu non hai riacceso la fiamma della speranza. Come una melodia d'infanzia che giunge all'orecchio di un adulto stanco, tu echeggi il mio passato. Sto un po' ostrożnie, że to największe wyzwanie. Oj, Pulcinella, nie wiem, czy największym wyzwaniem będzie boss, którego tutaj spotkamy, czy największym wyzwaniem było przejście tej gry w tym stanie, jakim jest, ale, tak serio, trzymam kciuki, żeby twórcy wyciągnęli tę grę. Na razie, ja bym nie kupował tej gry. Attenzione! No, powiem szczerze, że sam pomysł na grę był naprawdę fajny.
No kurczę, Souls-like z wykorzystaniem włoskiej kultury, to super sprawa. Fajnie też, że w ogóle namówiliście mnie na ten włoski dubbing. Byłem przekonany tego angielskiego, bo był naprawdę spoko, ale widzę, że włoski również trzyma poziom. No robi to większy klimat zdecydowanie, aczkolwiek no trzeba czytać, nie da się ze słuchu. Znaczy ja nie, ale może ktoś tak. No ale kurczę, włoski całkiem przyjemny do posłuchania. Też jak ktoś jest spragniony Włoch, to być może coś u mnie na Instagramie będzie się pojawiało, bo niedługo będę. Także zapraszam do zaobserwowania profilu Demonidias Live. Link oczywiście do profilu jest w opisie. Zostawcie followa. Też tak szczerze mówiąc, to sobie trochę pół żartem, pół serio mówię, ale trochę też tak zachęcam, bo tam wrzucam różnego rodzaju informacje też. Nie spamuję jakoś. Ci, co obserwują, wiedzą, że raczej rzadziej od większości osób postuję, ale no myślę, że warto wpaść. O streamach zawsze staram się informować, więc też będziecie na bieżąco. Także zapraszam. Ładny budynek wewnątrz. Serio, to jest spoko. Stara Levelata, część czwarta. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Geoda Festite. No, tak naprawdę nie mam co tutaj ogarniać, nawet nie mam czego ulepszać. Znaczy, inaczej, możliwe, że miałbym co ulepszyć. Możliwe, że byłbym w stanie wejść tutaj z jeszcze lepszą bronią i tak dalej, ale na razie nie czuję takiej potrzeby. Może poczuję taką potrzebę, może okaże się, że powinienem. No, zgaduję, że te złote żądła i te wszystkie inne rzeczy, to są, słuchajcie, rzeczy, które, z których powinienem po prostu korzystać. Możliwe, na przykład, że taki spadający płatek, no miecz długi, kurde, no mogę go teoretycznie ulepszyć, nie, no to kurde, no nic mi nie szkodzi, w sensie szkodzić mi będzie tylko to, że memorii za chwilę nie będę miał, ale materiałów raczej powinienem mieć. Okej, na Fatuo mam powolny mieczor, więc może to będzie sensowny wybór, ale teraz już tak, wchodzimy na poziom 20 tysięcy za jeden upgrade i już się pojawia problem. Bo nie mam tyle, więc no niestety raczej się nie pobawimy tym. Ale chciałem, chciałem się pobawić. To jest z jednej strony bardzo brutalne skalowanie, jeżeli chodzi o upgrade, bo każdy kolejny poziom tam troszeczkę więcej kosztuje i nagle jest taki gigantyczny przeskok, jak widzicie. A z drugiej strony jest ten mechanizm na odzyskiwanie surowców. I odzyskiwanie surowców, kamieni, spoko, bardzo fajna idea, chwaliłem to trzykrotnie w tej serii i szczerze, chętnie widziałbym coś takiego częściej też w innych Souls-like'ach. Uważam, że to jest rewelacyjny pomysł, Stralevelata część piąta, ale no, uważam również, że to, ile tej memorii jest potrzebne, to jest trochę takie w sprzeczności z tym systemem, bo z jednej strony jesteśmy zachęcani do częstego zmieniania broni, wręcz zmuszani niejednokrotnie przez te żywioły chociażby, a z drugiej strony jesteśmy trochę ograniczani przez memorię i wydaje mi się, że to jest kolejny moment, kiedy ta gra po prostu najzwyczajniej w świecie zachęca nas, delikatnie mówiąc, do farmienia. Po prostu. Tak samo jak kolekcjonowanie masek, nie? Na przykład. L'impetuoso vortice della creazione. Magnifico. Non trovi? Arlecchino. Bene. È giunta l'ora dell'atto finale. Proszę, bądź dobrym bossem. Co to było? Czemu pokaz sensy takie... Nie no, błagam, dobra, to już... Nie, nie mogę go zlokować. Już się źle zapowiadało, ale dobra, ej. Inny soundtrack. To nie jest dobra broń na niego. Co, młot bednarza będzie znowu świetny? No pewnie, że tak. Dobra, żeby nie było. Przeeksperymentuję i wezmę coś innego. O, jaki odskok. Ty no, ale dobra. Jak ja tym robię taki efekt na nim. Głupio jest zmieniać, no ale dobra. Niech będzie. Aha. Aha, i to sobie odbija. Nie no, po 600 plus jeszcze odbijanie. Może Fatuo będzie pomysłem dobrym. 1600. Ej, Fatuo jest też całkiem spoko. Też powolna broń. Ale i też dobra w związku z tym.
Żałuję trochę, że nie kupiłem pizzy za 100 tysięcy. Wydaje mi się, że to nie tylko był mem, ale że może ona miała jakąś istotną rolę w grze. Może to był najlepszy item, który odblokowywał coś. Jednego questa chyba nie wykonałem. Fajnie, że on też potrafi odbijać ataki. To jest spoko. Taka chyba najbardziej otwarta walka, nie? Ale coś czuję, że będzie druga faza. Że finał nie byłby taki prosty. Bo na razie to jest banał. Dużo trudniejszym był ten przedostatni boss. Ten dowódca z Paventy chociażby. A, i mówiliście, że jeżeli chodzi o skille, to tam faktycznie każdy skill ma napisane, że ładuje się szybko, wolno, czy bardzo wolno, ale wiecie, jaki jest problem? Że to jest napisane, co jest dość istotną informacją, po włosku, po prostu, nawet w angielskiej wersji językowej, czy w polskiej wersji językowej. I totalnie nie rozumiem takiej decyzji designerskiej, nie? Bo ja rozumiem, że gdzieś tam może, wiecie, klimat być istotny i warto sobie zachować oryginalną formę. Ale come on, jak tłumaczymy mechanikę, no to niech ona będzie w języku, w jakim sobie gracz gra, nie? To nie jest fatuło, co tam, no okej, po symbolu można zrozumieć, czy zapamiętać jedno słówko, nie? Czy to będzie obszarówka? No, potężna obszarówka. Tylko, że... Znaczy, potężny obszar działania, ale no nie są to potężne obrażenia. No, więcej. Więcej ataków, niż myślałem. Kurde. Łaska, którą ci okazałem. Mistrz szkanować się, czyli jakby tego całego świata, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Ej, próbował zblokować, ale nie udało mi się z jakiegoś powodu. I znowuż? Zwykły traf. To wygląda, jakby on nie był w stanie tych moich mocnych, ładowanych ataków w ogóle odbijać w ten sposób. Nie wiem, co się stało z jego HP. Czy... Ej, ja nie zwróciłem uwagi chyba, nie? Czyli ta jego obszarówka go wyhealowała? Czy o co chodzi? Chyba tak było, nie? Boję się trochę. Ale zobaczcie, jakiego poiza mam. Co się dzieje? To pokrętna kpino. Co? Nie trafiłem do końca czysto. Nie no, on mi nie przerywa ataków teraz. No, znaczy ja nie narzekam, nie? Tylko to znaczy, że po prostu... No on nie ma za bardzo szans w tym starciu, bo ja sobie Staszek Harmonii, słuchajcie, będę pił dalej. I rozwalę go w końcu. O, ej, a teraz odbił mój ładowany mocny atak. Ale znowu, uwaga, nie przerywa mi ataku, więc jest super. Teraz nie odbił. Nie rozumiem, czemu to działa tak randomowo. Może ktoś to wytłumaczy. Możliwe, że podczas walki nie zaobserwowałem czegoś. O, teraz mi znowu przerywa ataki. Ten z wyskoku przerywa, zauważyłem. Nie po raz pierwszy. Dobra, nie ryzykujmy. Ale podrzucę sobie heala. No, on nie ma żadnego żywiołu na sobie, przynajmniej jak na razie. No, wydaje mi się, że to będzie druga faza, bo to byłoby zbyt proste. Definitywnie. Ej, co jest? What? Serio? Co to za oszustwo było? Ty, on się leczy znowu. Okej, czy ja mam tutaj coś w okolicy do rozwalenia? Wydaje mi się, że musiałem ten atak krytyczny zrobić i bym go ubił wtedy. Co? Albo to jest po prostu kolejna faza, nie? I teraz przejście do innej fazy. Nie, że na koniec HP, tylko że w ten sposób on przechodzi do kolejnej fazy. No, to ma sens, bo widzę, że ma no inny moveset. Tutaj byśmy mieli trzecią fazę teraz, można powiedzieć? Dobrze rozumiem koncept tego bossa. A myślałem, że na 4 pójdzie. Ty, nie był zalokowany, ale tak jakby był, nie? Postać mi obróciło i atak też tam pokierowało. To dobrze, bo to na moją korzyść, ale nie czaję. Aj. W ten sposób przechodzimy. Dobra, blokuj się jak najwięcej, to jest świetna sprawa. W moim przypadku, naprawdę. Jezu, kamera, ej! Totalnie tragiczna kamera tutaj była. Czemu się nie wyhealowałem? Czy myślałem, że on mi jakąś rzecz rzucił, jakiś status, że nie wiem, leczenie mi nie działa nagle. Czy chyba soczek mi się skończył. O, ale w końcu, słuchajcie, będzie skill nowy. Do wykorzystania. Aha, to już jest po skillu, tak? Przerwał mi. Scena gotowa. Dobrze, on tak z minimalnym opóźnieniem jednak przechodzi do atakowania po tych teleportach. To jest budujące. Ej, ale nie budujące jest to, że odbijemy jego atak skutecznie całkiem.
I mu w ogóle równowaga nie schodzi, nie rozumiem. Irytujące to jest to, że po każdym teleporcie go odlokowuje, ale... No jest to zrozumiałe jakby. No, nie było. To nie jest jakiś błąd przecież. Po prostu mówię, że mnie to wkurza. Kurde, nie można byłoby więcej takich bossów porodzić, chociaż ten atak z tym kręciołkiem to też jakiś mobek chyba miał, nie? W grze, tak mi się wydaje. Dobra. Ciekawe, ile jeszcze razy się wyhiluje w sumie. Jak na razie nie jest specjalnie trudny. Żałuję, że tego krytyka zmarnowałem, bo wydaje mi się, że można byłoby go ubić. Wydaje mi się, że to może tak być nawet, że... Może dałoby się skipnąć tę fazę, którą teraz mamy? No bo to jest ewidentnie kolejna faza po prostu. Aha. Dobra, dawaj chwila. Bardziej racjonalnie zawalczmy. Nie no, co jest? O, super. Pani Krole chyba, nie? To tyle? Jak wygląda, jakby tych strzałów miało być 4 razy tyle. Podejdź proszę, dziękuję. Jeszcze odbicie. Nice. Dawaj. O kurde. Odbił mnie! To jest niebezpieczna seria. Jego najtrudniejszy atak to jest, najbardziej niebezpieczny. Wydaje mi się, że to może być coś, co będzie sprawiało problem największej ilości graczy. No generalnie nie jest trudny, w podejściu, w którym się no, uczę go, to no, jakoś tam sobie radzę, myślę. O Jezu. O Jezu, a tu można było mu HP zjechać. Śmieszne jest to, że jak go trafiam, w ogóle był dźwięk, a chyba nie zużył mi tej harmonii, albo nie zwrócił uwagi. To często mam wrażenie, że HP sobie nie regeneruje na nim. A to jest właśnie ten atak. Jego najbardziej niebezpieczny atak. O kurde. No. Chyba mnie potnie. Chyba mnie ubije. No jednak nie. Łaskawy się okazał. Za często z tego soku korzystam. Nie, błagam. To będzie obszarówka czy heal? Okej, to jest ta... O Jezu. Dwie serie. O kurde. No jest widowiskowo. Kurczę, gameplayowo chyba najfajniejszy boss ogólnie w całej grze. Także fajnie, że finał nie jest jakiś totalnie masakrycznie źle zrobiony. No w całej grze takich dwóch, trzech bossów jest w miarę, powiedzmy, nie? Jak na standard NO3 dobrych. Nie są... Znaczy żaden z tych bossów nie jest taki, że wow, nieprawdopodobny, że będę wspominał jakąś tę walkę. Ale... No... Niektórzy są tacy, że trzeba uczciwie powiedzieć, że są znacznie, znacznie powyżej poziomu reprezentowanego przez całą resztę w grze. Kurde, coraz częściej się teleportuje, nie? Ale to już chyba będzie ostatnia faza, wiecie? Bo już to heala nie przechodzi. I coraz częściej się teleportuje. Dobra. Będzie, że jakiś bullshitowy atak mu nie dojdzie, tylko na sam koniec, bo to byłaby totalna masakra. I bez sensu, odbił mnie i się teleportował. Nie skorzystał z tego, na co zapracował. No a tutaj wystarczy skoczyć, jak on się
wzbije lekko w powietrze, bo już wiemy, że no, przeprowadzi naprawdę mocny cios i będzie niebezpiecznie. Uwaga. Pięknie. Trafiło go to, o dziwo. No i dobrze, dobrze, dobrze. O Jezu. Nie ma co chodzić w tym statusie. Dawaj sok harmonii. No i zobaczmy. Czy to będzie koniec? Będę znowu, nie? Nie wiem, co się dzieje. Totalnie nic nie widzę w tej kamerze. Aha, ja w ogóle chyba... Tak wygląda, jakbym utknął w bosie. Dzięki, że się teleportowałeś. Nie mogłem się kompletnie ruszyć. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, dawaj kolejną fazę. No, nie ma komunikatu. Tu coś się stanie. Osiągnięcie? Pokonano Arlecchino? No. Nie, nie myślę, że to jest koniec. Ej, liczę, że będzie trochę trudniej. Kopia ta. Pierwszym razem? Taka prymitywna imitacja. Pulcinello, sei sempre stato destinato a vivere nella mia ombra. Questa vittoria non è tua. Stolto. Oho. La tua esibizione passerà alla storia, amico mio. Zmieniliśmy scenariusz, nie? Tutti si alzeranno per salutare l'alba del nuovo mondo. Ora concludiamo questa farsa. Allunga la mano. Un copione non mio limitava il mio potere. Non avevo altra scelta. Soltanto il riflesso distorto del suo viso corrotto poteva porre fine alla tragedia. Così ho provato e riprovato. Ancora e ancora. Il tempo era il mio unico lusso. Creatore, creazione e calco riuniti. Recipiente per la rinascita, balsamo per un mondo ferito. Ora allunga la mano. Adempi al tuo scopo, amico mio. Będziemy mieli wybór zakończenia? Nie? Aktor pozbawiony maski. Gdzie oni się podzieli? Ej. Rola Arlecchino. To jest opcja pogadania. Boże, co to się dzieje? Co to za kamera? No chyba wybrałem takie zakończenie. Nie wiem, czy to był wybór. Nie mam backupa jak coś. Także nie możemy zrobić innego. Poświęciliśmy się. Ej, co? C'è ancora tanto da fare. O nie, jakieś złe zakończenie jeszcze mam. Nie, co? Czekaj, czyli... Co jest? Zdecydujcie się. Aha. O Boże, tak niedopracowana końcówka gry, że jeszcze biegać mogłem przez ułamek sekundy. Nie, słuchajcie. Z całym szacunkiem do twórców. Bo zawsze tutaj jest część osób, które nad tym pracowały. Komuś na pewno się chciało zrobić dobrą grę. Ale zrobić dobrą grę trzeba umieć. Z całym szacunkiem twórców, cena 209 zł, przede wszystkim o to się rozbija, jest totalnie zawyżona. Czterokrotnie, może nawet pięciokrotnie, w stosunku do jakości, jaką tutaj widzimy. Naprawdę. Są rzeczy w tej grze takie, jak na przykład eksploracja, projekt świata, w sensie połączenia w lokacjach, czasami fajne skróty tam były, niektóre walki, które są naprawdę fajne, są okej. Ale całokształt tej gry, totalnie przysłonięty słabymi animacjami, bardzo nieczytelnymi rozwiązaniami, problemami optymalizacyjnymi, crashami przy dialogach z postaciami, migającym ekranem, problemami z kamerą nawet, że no muszę przyznać, ja naprawdę trzymam kciuki za tę produkcję. Ale niestety, to co tutaj się wydarzyło,
No nie wygląda, jakby tyle osób przy tym pracowało. Naprawdę, z całym szacunkiem, przepraszam, to jest moja opinia, ale... No to wygląda po prostu słabo. Mam nadzieję, że ta gra się rozwinie do marca zapowiadanego tutaj i że te patche poprawią ten tytuł jakoś. Być może akurat się po jakimś czasie to już jest poprawione, nie wiem. Moim zdaniem w tym stanie no, ta gra to powinna być maksymalnie w early accessie, jakimś za pół ceny przynajmniej. Szczerze to powinna być jeszcze tańsza. 50 zł. 60. No nie, no. To jest produkcja, do której naprawdę nie chciałoby się totalnie wracać, a do dobrego Souls Like'a chce się wrócić. Albo przynajmniej chce się go wyczerpać na 100%. No tutaj sami wiecie, jak to wyglądało. No nie było to, słuchajcie... dobre doświadczenie. To nie jest najgorszy Souls Like na rynku. Co to, to nie. Były gorsze. Ale Enotria na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach jest totalnym żartem. Naprawdę coś tu poszło grubo nie tak. Znaczy, wiem co, podejrzewam, że wiem. To, że ktoś podjął decyzję, że ta gra musi wyjść w tym terminie. Ona chyba była nawet o miesiąc przesunięta, pamiętacie? I ogólnie, względem tego, co było w demie, poprawiło się. W tej grze są fajne pomysły. Są fajne pomysły jak maski, są fajne pomysły jak cofanie materiałów z broni. Przełączanie tych masek w trakcie, w sensie, to też o to chodzi. No i pomysł na setting. Taki włoski, wiecie, folklor, jakieś odniesienia, fajne. I to jest chyba wszystko, co jest fajne w tej grze. Soundtrack może, ale za mało. Za mało z tych... voice acting oczywiście. Voice acting też był bardzo fajny. Ale to jest za mało, żeby ta gra była warta 209 zł, czyli 40 zł mniej niż Elden Ring na premierę. Czyli 40 zł mniej niż Wukong, który jest totalnie fenomenalną grą w porównaniu do Enotri. No sorry. Jakby... ja wiem, ktoś powie, ale to jest mniejsze studio i tak dalej. Okej. Ale to można taką grę wycenić adekwatnie do jakości. Czy... jak idziesz do sklepu i kupujesz grę na półce, którą no, ryzykujesz, patrzysz, okej, kosztuje 200 zł, to może nie będzie totalny krab. Czy zastanawiamy się, ile osób robiło tę grę? Jakie mają doświadczenie? Nie! To nas totalnie nie powinno obchodzić, bo chcemy wydać swoje pieniądze na dobrą grę. No i Enotria nie jest przypadkiem, gdzie wydajemy pieniądze na dobrą grę. Niestety. Chciałbym, żeby to był dobry Souls-like, ale nie jest. Czy na pewno chcesz rozpocząć nowy cykl gry? Powrót do bieżącego cyklu nie będzie możliwy. Jeśli nie zdecydujesz się na rozpoczęcie nowego cyklu, możesz zawsze zacząć go później, korzystając z dowolnego węzła rzeczywistości. Nie chcę. Nie chcę. Kliknąłem nie jak coś. Aha, i tu się teleportujemy. No i dobrze. Słuchajcie, to jest gra, która jeżeli będzie... Nie mogę skakać. A wiecie, czemu nie mogę skakać? Bo pewnie coś się zepsuło z jakimiś dialogami. Nie mogę skakać. X nie działa. A spacja? Widzicie? Przełącza się na ekranie. Widać, że jest input, ale... kontrolki się zmieniają, ale skakać nie mogę. Odpocząć mogę. Okej, to jest ciekawe. Jeżeli będzie jakaś promocja, albo jeżeli ta gra zostanie poprawiona, można spróbować. W stanie obecnym ja nie polecam. Mówię to uczciwie. No uważam, że są znacznie lepsze gry do ogrania. Uważam, że... kontentu w tej grze wcale nie ma aż jakoś mega dużo. W sensie te skille, maski i tak dalej... to są fajne pomysły, ale one są źle zrealizowane. Zobaczcie na przykład te żywioły, o czym gadałem. Kurde, konieczność... tego, że okej, walczymy sobie z jednym przeciwnikiem, walczymy. Dobra, zabiliśmy go. O, a tamten jest na ten żywioł, to sobie przemieniamy broń. O, idzie jeszcze trzeci, to przełączmy maskę. Ale kurde, nie na tę maskę. O, na tę maskę miałem się przełączyć. A nie, to czekaj, to nie jest ten, to nie jest to, pomyliłem się. O, to jest ten chyba status. Tak, to jest ten status. Przełączmy się. O kurde, teraz muszę wrócić do tej maski. Czekaj, nie tak. O, unik. Dobra, czekaj, przełączę się. Wiecie, o co chodzi? O, to była ta broń. Za dużo z tej klikaniny. I to co chwilę ktoś ma inny status. To jest mega irytujące. Ja rozumiem, gdyby jeden na pięciu przeciwników miał coś takiego. Czy rzadziej. Albo żeby to robiło mniejszą różnicę. Żeby, okej, chcę optymalizować, będę się przełączał jak wariat co chwilę. Nie? No to okej, też będzie git. A to czasami było tak, że... to był totalnie hardkorowy tryb. Jeżeli mieliście nieodpowiednią broń. Ja jak myliłem...
wiz z gracją, bo myślałem, że kielich to jest świętość, jak w, kurczę, chyba każdy by pomyślał, jakby zobaczył te ikonki w lewym górnym rogu. No to myliłem to z błyskawicami, a się okazuje, że błyskawice to jest kielich, a to coś na dole to jest świętość. No ja nie wiem, jak można by na to wpaść, no ale okej. I dlaczego tak jest? To jest mega dziwna decyzja. Ale no to była różnica jak między easy modem, a trybem jakimś totalnego hardcora, nie? To jest bez sensu, za dużą to rolę robi. I to w założeniu na papierze fajnie brzmi, ale w grze to nie było przyjemne. Takie przełączanie się non-stop. Naprawdę to, no mi to nie siadało. Po prostu nie dla mnie to było. Tak samo problematyczne jest to, że ja naprawdę chciałbym korzystać ze skilli. Ja miałem, słuchajcie, dacie wiarę, że ustawionych chyba z 10 umiejętności. To nie jest dużo, bo w grze, zobaczcie, tyle skilli mi się udało zdobyć. To warto pokazać. Mamy skille. Oczywiście nie z każdego możemy... nie mogę tutaj zrobić, bo musimy iść do miejsca odpoczynku. Nie z każdego oczywiście skilla można skorzystać, no bo niektóre mają swoje ograniczenia i statystyki. Ale ja je zmieniałem. Ja je zmieniałem z nadzieją, że będę korzystał. Kończyło się tak, że korzystałem tylko z tych, co można najszybciej naładować, bo na bossie nie ma opcji, żeby naładować coś, jak sami widzieliście. Jeden, dwa skille się ładują. Pozostałe nie wiadomo czemu nie zdążę ich naładować. Nie wiem, jak to jest zrobione. To jest źle wyważone po prostu chyba. Znaczy na pewno. Bo za wolno się ładuję. Eksploruję całą lokację. Wybijam wszystkich przeciwników. I słuchajcie, ja nie jestem w stanie naładować skilla. Zmieniałem te skille parokrotnie i nic to nie dawało. Nie wiem, może jakaś statystyka typu mag bitewny odpowiada za ładowanie skilli, co byłoby trochę absurdalne, zwłaszcza, że nie widzę tutaj jakby sensu w tym. Jest coś takiego jak ładowanie kwestii. Boję się, że to jest właśnie to, w sensie mag bitewny. No, to jest mag bitewny, ale to jest też Ardore, a ja pod to totalnie postaci nie budowałem, więc w sumie mi to totalnie te skille odpadały. I to jest też trochę dziwne, że musimy levelować Ardore, jak się okazuje, żeby sobie korzystać ze skilli, gdzie jednocześnie nie wszystkie skille wymagają Ardore, a niektóre wręcz w ogóle nie mają nic w związku z tym Ardore, nie? Czyli rozumiecie, musicie levelować jakąś statystykę tylko po to, żeby z czegoś korzystać, a w sumie to powinniście maksować coś zupełnie innego. Błędy w założeniach tutaj są po prostu, nie? No jakiś rework by się przydał, bo jeżeli chodzi o skille, no to oczywiście, tak jak mówię, no z niektórych nawet nie skorzystacie i to można zapomnieć. Totalnie można o tym zapomnieć, ale jest ich dużo, są zróżnicowane, przynajmniej te, co widziałem, całkiem okej animowane, użyteczne w większości, tylko że tak samo musicie pamiętać, który skill robi co, czy to się skaluje z elementalistą, czy to jest fatuo, czy to nakłada wam świętość na broń i tak dalej. Ma też znaczenie, słuchajcie, w którym miejscu co wsadzicie, czy na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym slocie, bo na przykład jak jest na pierwszym, to wtedy wasza broń będzie miała święte obrażenia i tak dalej, nie? Nałożone, jakiś tam żywioł, więc to jest spoko, jest to mocno takie, nie chcę powiedzieć przekombinowane, ale zmuszające do tego kombinowania. Nie mówię tego w negatywnym sensie, bo to jest coś innego. No mi to jakoś nie siadło specjalnie, ale to jest akurat coś takiego, że uważam, że komuś może się to spodobać. To jest raczej już kwestia gustu. Te rzeczy, o których mówię, kwestia no, raczej złego designu, no to mam nadzieję, że zostaną poprawione. Generalnie, no tak jak widzicie, jest tego trochę w grze i... Kurczę, wydaje mi się, że... Starałem się wam pokazać tę grę w miarę dokładnie, grając oczywiście w Soulsowo, tak jak to też się w komentarzach przewinęło, z tego powodu, że graliśmy w Souls-like'a. Wiem, Enotria jest inna, niestety, chociaż no, ja lubię bardzo inne Souls-like'i i lubię zabawę z formułą Soulsową, ale no tutaj to nie wyszło, w mojej opinii. I no, mimo wszystko starałem się wam pokazać wszystkich bossów, mam nadzieję, że wszystkich ubiłem w tej serii. Starałem się wam pokazywać questy, jednego nie zrobiłem chyba, a może dwóch, nie wiem, chociaż te questy nagradzały nas tym, że po prostu była inna kwestia dialogowa, która nam crashowała grę, więc wow. W sensie, ktoś powie, no w Eldenie też tak jest, czy w Soulsach. No nie zupełnie, bo czasami questy was prowadzą do świetnych lokacji i te wątki są ciekawe. Tutaj ja nawet nie wiem, jak się nazywały te postaci. To naprawdę Pulcinella, Arlecchino, no bo też na finale byli, Pantalone był, Kapitan Spaventa, ale to nawet bez imienia. No, Gian Jarl, a to nie był, to był boss w sumie. No i tyle. Niektórzy nawet nie mieli dialogów nagranych, co totalnym skandalem, nie? W grze, w której postaci mają mówić i mówią, no niektóre nie mówią, bo po prostu, nie wiem,
zapomnieli nagrać, nie chciało się, zabrakło budżetu. No kurde, nie wiem, no to... Słuchajcie, to wygląda tak, że sklejacie kilka rzeczy do kupy, trochę na zasadzie, a jakoś to będzie, a sprzeda się, a komuś to siądzie. Ej, w ogóle nadal nie mogę skakać. To jest jakaś właściwość, czy to jest jakiś bug, jakiś glitch po przejściu gry, że jak nie miałeś na NG+, to odbierają ci opcję skakania. Nadal nie mogę skakać. To jest spacja. Ciekawe. Ciekawe, czy mogę atakować, mogę odbijać, może mogę walczyć. Ciekawe, czy na nowej grze plus coś się innego ciekawego dzieje. Ja, słuchajcie, na razie powiem szczerze, mam dość Enotri. Tak podsumowując, słuchajcie, w obecnym stanie... No jest to gra, która jeżeli chodzi o Souls-like'i... Jeżeli zaszłyby tu jakieś cuda, mogłaby być 7 na 10. Jeżeli tu zaszłyby jakieś cuda, jeżeli tutaj by naprawdę ktoś do tego przysiadł, rok pracował nad grą, czy pół roku, ale... No muszą zdarzyć się naprawdę cuda. Jest... I gdyby tak, taki mówię rework poszedł, że 3/4 bossów zostałoby usuniętych do kosza, twórcy by powiedzieli, okej, ci bossowie to były placeholdery, nie mieliśmy pomysłów, nie mieliśmy czasu, zabrakło nam budżetu, nie umieliśmy, cokolwiek, jakikolwiek argument podadzą. Teraz, słuchajcie, robimy... Teraz dajemy wielki update, darmowy, gdzie pokazujemy tę grę, jak ona powinna na dzień premiery wyglądać. Bardzo przepraszamy za to, że ta gra tak skandalicznie działała, wyglądała na premierę i miała tak tragicznych bossów, jednych z najgorszych w Souls-like'ach. I teraz pokazujemy wam tę grę, jak powinna wyglądać. Mam nadzieję, że dacie nam kolejną szansę. Super! Ja bym wrócił do tej gry, ja bym nagrał ten materiał. Słuchajcie, warto wrócić do Enotri, ona jest świetna. No ale, no to są cuda. Na razie, słuchajcie, ta produkcja... Ciężka jest z jednej strony do oceny, ponieważ no, niektóre elementy są tak złe, że ja nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej w grach Soulsowych. Niektóre rzeczy są przyzwoite, niektóre są nawet dobre. Ale przede wszystkim ja mam wrażenie, że ja nie oceniam pełnego produktu. I to jest mój problem. Na razie to ta gra jest jakieś 4 na 10. Naprawdę, to jest za dużo rzeczy skopanych. To jest za dużo rzeczy, które powinny zostać naprawione i mam nadzieję, że zostaną naprawione i że ta ocena do tych 7 na 10 czy 6 na 10 wzrośnie. Oczywiście w ocenie mojej, jeżeli dokonujemy oceny gry, to powinniśmy brać pod uwagę cenę produktu. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, czyli stosunek jakości, długości gry, ale przede wszystkim właśnie jakości. Choć mówię na długości też, no bo wiadomo, jakby to była super jakościowa gra, ale na godzinę za 300 zł też byłaby lipa. Ale przede wszystkim jakości gry do ceny tej gry. Czy się opłaca, czy nie? Czy to jest gra na 5 godzin z fajnymi momentami, ale niezupełnie fajna za 200 zł? Czy to jest bardzo, bardzo dobra gra, jedna z najlepszych na rynku, w którą można grać setki godzin jak w Eldena za 249? Czy w Black Myth Wukonga kilkadziesiąt godzin na jedno przejście, takie na 100% za 249? Czy to jest Souls-like krótszy, może nie do końca powalający lokacjami, ale na przykład ze świetnymi walkami z bossami jak Thymesia czy Thymesia za 30-40 zł na Instant Gaming w sklepie sponsora. Serdecznie zapraszam, by the way. Kupując na Instant Gaming wspieracie mnie. Link jest oczywiście w opisie. Słuchajcie, to jest kwestia no tego. No tutaj w Enotri mamy wysoką cenę, ale za to mamy niedopracowaną grę. Mamy grę, która... Próbuję się bronić klimatem, która ma jakieś tam rozwiązania, te ardore, kopnięcia. Trochę tego brakowało mi później, mam wrażenie, że w pierwszej i drugiej lokacji tego było najwięcej, a potem raz, dwa, trzy razy się to zdarzyło. Mało trochę. Fajnie się to zapowiadało. No takie wiecie, no, to nie jest zagadka środowiskowa, no ciężko to tak nazwać, ale to jest jakiś tam fajny koncept na eksplorację, minimalnie jakieś tam urozmaicenie. Na pewno fajniejsze niż kolejne drzwi do otwarcia z drugiej strony czy coś takiego, więc imo spoko. Ale uważam, że to jak ta gra w ogólnym rozrachunku wygląda, no to wygląda niestety dość niekorzystnie dla Enotri. No i moi drodzy, jeżeli miałbym jeszcze mówić, no to tak mechanicznie, naprawdę widać, że względem dema tu się coś poprawiło, więc wydaje mi się, że są szanse, że twórcy tę grę uciągną. Czy oni ją wyciągną na 5 na 10, czy 6 na 10, czy 7 na 10, czy zamkną miapę i zrobią tutaj naprawdę jakieś arcydzieło? Nie wiem. Oceniam to, co widzę w tej chwili. Raz jeszcze to powiem. Proszę bardzo, żałobne cięcie jeszcze odkryłem tutaj. Nie wiem, czy ono było wcześniej, pominąłem, czy co. Nieważne. Natomiast to, co wiem, no to to, że w tej chwili to nie wygląda jakoś super. Ale
No, muszę naprawdę pochwalić. A, teraz nie wrócę, bo nie mogę skakać. Muszę tak. To, co muszę pochwalić, to jest to, że gra naprawdę dobrze, serio mówię, bez żadnego przekąsu, ma zrobione odbijanie ataków. Ono jest zrobione super. Jest w większości, naprawdę zdecydowanej, dobrze zrobione. Jest intuicyjne, jest przyjemne. Mówię w większości, bo niektórzy bossowie, przeciwnicy mają takie ataki, że nie da się ich wyczuć, ale jeżeli chodzi o takie zwłaszcza normalne mobki, one często są reskinami jakimiś tam niczymi lub większymi. Zresztą doskonale to wiecie. No nie mogę tu wskoczyć, sorry, jest gra zgliczowana totalnie. No to po prostu było tak, że obserwując te ataki, dało się wyczuć, kiedy chcecie zrobić rola, znaczy kiedy chcecie zrobić rola, albo kiedy chcecie odbić atak, więc to jest spoko. I co jeszcze bym powiedział, no to kwestia tego, że słuchajcie, w grze totalnie leży balans. Sok Armonii, z którego korzystam, jest w wielu przypadkach w połączeniu z potężną bronią jakąś typu, nie wiem, właśnie młot bednarza, która wiele osób mówi, że jest beznadziejna. No ja się świetnie jakoś odnalazłem z tą bronią i nie wiem, może sobie utrudniłem grę, ale dobrze mi się tym grało. Uważam, że stagerowanie wrogów każdym atakiem i wykręcanie 2-3 tysięcy obrażeń, no to było coś naprawdę dobrego. Nie odczułem, żebym miał podgórkę grając z tym. I uważam, że w połączeniu z tym, no to ten sok Armonii powoduje, że ta gra jest naprawdę turbo prosta. W niektórych przypadkach wręcz nie jesteśmy w stanie zginąć. Czy jak widzę takie rozwiązanie, nie będę z niego rezygnował świadomie i celowo? No jak nie robię wyzwania, to nie widzę sensu, nie? Ale generalnie, no tutaj kilka rzeczy powinno być w tej grze zmienionych. Na pewno też jeszcze, jakbym miał powiedzieć na plus, no to jest generalnie płynność, bo nie widziałem jakichś takich wielkich dropów. Były chyba ze 2-3 razy sytuacji, że coś tam spadło, ale znacznie więcej po prostu ekran mi przeskakuje jakoś totalnie randomowo i coś się tutaj psuje w grze, aniżeli mam jakieś dropy płynności w Enotri. No i co bym powiedział, to to, że w niektórych miejscach te lokacje, cienie i tak dalej wyglądają ładnie, nie? Tekstury nie są paskudne, zbroje wyglądają całkiem okej. Są ładnie też tam niektóre rzeczy animowane. W niektórych miejscach widać, że ten poziom nie dorównuje. Gra jest nierówna, słuchajcie, tak podsumowując. No nie, myślę, że nie będę się więcej rozwodził. Myślę, że powiedziałem to, co chciałem na temat Enotri. Na pewno to farmienie masek bym wywalił z tej gry, ewentualnie ograniczyłbym na przykład, że musicie 100 elementów zdobyć, 100 odłamków, na przykład czy tam 200 czy 300 do tego, że zabijacie wroga 3-4 razy, żeby naturalnie eksplorując, ewentualnie ubijając go 2 razy w danej lokacji, żeby dało się już uzbierać wszystkie fragmenty maski, jeżeli te maski mają być serio tak istotną częścią gry i naprawdę mamy się przełączać między nimi, bo mówię, koncept jest okej, ja nie jestem jego fanem, bo to jest irytujące, jak musicie podczas walki się przełączać. Zobaczcie, jaki jest cooldown po przełączeniu. O Jezu, i teraz klikam i no chwilę to trwa, nie? Żeby się poprzełączać. No to ja nie jestem tego fanem. Może ktoś będzie, ja no mówię ze swojej strony, ale uważam, że jak to jest istotny element gry, to nie powinno być tak, że w Souls-like'u farmicie, bo jak farmicie, to się przelewelujecie. I teoretycznie chcąc skorzystać z jakiejś mechaniki, wypaczacie sobie trochę sens innych mechanik i rozgrywki. Dużo z problemów, dużo sprzeczności, wydaje mi się, że one trochę wynikają z tego, że twórcy albo za bardzo chcieli poszaleć i poeksperymentować, albo nie do końca rozumieją, o co chodzi w Souls-like'ach. Wydaje mi się, że raczej wiedzą, bo odbijanie zostało zrobione dobrze, bo były walki z bossami, które były zrobione dobrze. Ci bossowie, którzy byli źli, no to byli źli dlatego, że to były reskiny, to były walki totalnie nie różniące się niczym innym od siebie praktycznie w niektórych sytuacjach. Jakieś takie bezpłciowe to wszystko jest, nie? Kascenki były okej, no ale były też błędy. Widzieliście w ostatniej kascence w tym odcinku, co się wydarzyło. Parokrotnie, raz kamera, mam wrażenie, że była gdzieś tak, że nie złapała mojej postaci. Potem kascenka się skończyła, było widać moją postać, potem się odpaliły napisy końcowe. No właśnie, ta gra nie jest taka dopieszczona, nie jest wypolerowana, no. Naprawdę, ciężko jest mi tę produkcję ocenić. Jakbyście zapytali, czy to, czy Lords of the Fallen, na które narzekałem, czyli słusznie krytykowałem aspekty, które uważałem za złe i punktowałem je, to szczerze, zdecydowanie polecam Lords of the Fallen, to nowe, oczywiście, bo stare nie. To jest lepsze od starego Lords of the Fallen, ale jest gorsze od nowego. I to tyle. Słuchajcie, jeżeli szukacie jakiejś gry, raz jeszcze zapraszam w ramach reklamy do sponsora kanału na Instant Gaming, gdzie możecie znaleźć wiele gier na promocjach. Jeżeli chodzi o Enotrię, to jest tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że będę miał okazję, powiem to raz jeszcze, wrócić do tej produkcji, że ta produkcja się okaże dobra i że naprawdę dobrze spędzimy jeszcze czas w Enotri. Czy w to wierzę?
Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale będę obserwował tę grę. Też proszę piszcie, jak ona się rozwija, jak tam będziecie widzieli jakieś update'y, wysyłajcie info. Ciekawe, czy będzie DLC, czy zostanie najpierw gra naprawiona, bo naprawdę powinna. Tymczasem, słuchajcie, to by było na tyle. Ach, i na sam koniec powiem. Były momenty, że naprawdę podczas tej zwłaszcza eksploracji dobrze się bawiłem. Ale to, że się dobrze bawiłem, nie znaczy, że ta gra jest dobra, nie? No to są, wiecie, dwie totalnie inne rzeczy od siebie. Naprawdę się różni, no bo ja czerpię często przyjemność z grania w słabe gry. Ale to nie znaczy, że te gry słabe jednak nie są słabe, a są dobre. Wiecie, o co chodzi. Tak samo jak mogę się dobrze bawić grając w Demon's Souls na PS3, gdzie FPS uciekają do 15, ale nie twierdzę, że framerate jest dobry i to nie jest problemem. No nie, no jest problemem. To kiedyś człowiek przymykał oko, bo nie było alternatywy. No chyba, że PC, ale na Demon's Souls nie było na PC-cie. Ale no tutaj... No ta gra może sprawić przyjemność, ale nie jest dobrą grą i nie mówmy tego w ten sposób, bo naprawdę tu jest mnóstwo rzeczy do poprawienia. Ta gra może być dobra. I na tym, słuchajcie, moi drodzy, zakończmy. Tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych rzeczy na moim kanale, na moim Souls-like'owym kanale, na pierwszym Souls-like'owym kanale w Polsce. Oczywiście, tak. Nie mogę się oprzeć. A tymczasem, to tak już serio mówiąc, to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca tej serii. Napiszcie proszę w komentarzach, co o tej serii myśleliście. A jeśli macie do polecenia jakieś gry dobre lub krapy, żeby się pośmiać, piszcie w komentarzach. Ja wracam 11 października, przez najbliższe dni będą wylatywały odcinki, które są nagrane na zapas. Głównie Demon's Souls będzie kontynuowane, ale też coś tam może jeszcze wykombinuję, zobaczę, jak się wyrobię. I na pewno po moim powrocie postaram się ponagrywać to, co będziecie proponować, ale też mam jakieś pomysły swoje. Tymczasem to tyle, już naprawdę nie przedłużam i to... Mam nadzieję, że sprawił wam jakąś przyjemność. Wiem, że to może też nie było najlepsze zakończenie na świecie, że nie zrobiłem czegoś i może było mieć lepsze. To jest najmniej istotne w tym wszystkim, naprawdę. Trzymajcie się, hejka. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.